Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia Linet Sims. Jest to sprawa z 1982 roku i ma sporo zwrotów akcji. Jest też dosyć absurdalna, ale nie będę zdradzać więcej. Zapraszam do słuchania. To był rok 1965. Sydney, serce Australii. 16-letnia Linet Sims poszła z koleżankami na szkolną potańcówkę. Chodziła do liceum Sydney Girls High School, do której chodziły wyłącznie dziewczyny. Na dyskotece mieli pojawić się chłopcy ze szkoły Sydney Boys High School, więc Linet i jej koleżanki liczyły, że poznają rówieśników. Tamtego dnia bohaterka tego podcastu poznała nastolatka, na którego od razu zwróciła uwagę. Nazywał się Chris Dawson. Miał 16 lat. I chodził do miejscowej szkoły dla chłopców. On również zwrócił uwagę na Linet, dlatego postanowił poprosić ją do tańca. Od tej pory byli nierozłączni, ich uczucie wraz z upływem czasu dojrzało. Nastoletnia miłość przerodziła się w poważny związek. A kim właściwie była ta dwójka? Linet Sims urodziła się w maju 1948 roku. Jej rodzicami byli Helena i Len Sims. Dziewczyna miała dwóch braci, Filipa i Grega, oraz siostrę o imieniu Patricia, nazywaną przez wszystkich Pat. Linet urodziła się i dorastała w Sydney, największym mieście położonym w Australii. Niewiele wiadomo na temat jej dzieciństwa. Było ono pod wieloma względami szczęśliwe, beztroskie. Linet pielęgnowała wartości rodzinne. Rodzina była dla niej najważniejsza. Miała dobry kontakt z rodzicami i rodzeństwem, w szczególności z matką i siostrą, Pat. Chris, a właściwie Christopher Dawson, urodził się w lipcu 1948 roku w Sydney. Jego rodzice, Sid i Joanne, mieli trzech synów. Pierwszy na świat przyszedł Peter. A parę lat później urodził się Paul i jego brat bliźniak Chris, de facto najmłodszy z całej trójki. Bliźniacy byli ze sobą bardzo blisko. Przez całe życie byli ze sobą myleni, dlatego że ubierali się identycznie, nosili takie same ubrania i mieli takie same fryzury. Ich więź była wyjątkowa, niecodzienna. Niektórzy powiedzieliby, że niezdrowa i niepokojąca. Można było odnieść wrażenie, że bez Pola Chris nie istnieje, tak jakby był częścią jego tożsamości. Osoby, które znały bliźniaków, to znaczy sąsiedzi, uczniowie ze szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, uważały, że bracia są ze sobą bardzo blisko, do tego stopnia, że było to dla większości osób niezrozumiałe. Bliźniacy będąc jeszcze małymi dziećmi, rozwinęli pewien sekretny język, który tylko oni rozumieli, i z tego powodu Syd i Joan, czyli rodzice, posłali swoich synów do logopedy. W liceum bracia chodzący do tej samej szkoły zaczęli grać w rugby. Obaj grali w szkolnej drużynie, na tej samej pozycji, dlatego w trakcie meczu zmieniali się. Jeden siadał na ławce, a drugi włączał się do gry. Bracia wymyślili sobie nawet przezwiska, tak aby łatwiej było ich odróżnić. Pol jako że urodził się pierwszy, był bliźniakiem numer jeden, a Chris był bliźniakiem numer dwa. Mieli nawet takie specjalne koszulki z nadrukami a kiedy kupili sobie identyczne samochody, zmienili tablice rejestracyjne na Twin One i Twin Two. W 1965 roku Lynette zaczęła spotykać się z Chrisem. Nie miała nic przeciwko temu, że chłopak spędza większość czasu w towarzystwie brata. Polubiła jego rodzinę i szybko stała się jej częścią. Jeśli chodzi o Helen i Lena, czyli rodziców Lynette, to oni również polubili Chrisa. Był miły, grzeczny, dobrze wychowany i byli gotowi uznać go za kolejnego członka rodziny. Siostra Linet Pat, powie po latach, Chris i Linet dobrze razem wyglądali. Obydwoje umieli dobrze się ubrać i tworzyli zgraną parę. Chris i Linet ukończyli szkołę średnią rok później, w 1966 roku. Tuż po ukończeniu liceum Chris i jego brat Paul Dołączyli do Eastern Suburbs, czyli drużyny rugby, której siedziba znajduje się we wschodniej części Sydney. Musieli jednak grać na innych pozycjach, aby być w tym samym czasie na boisku. Jeszcze w 1966 roku poszli na studia. Wybrali miejscowy college, gdzie kształcili się, aby zostać nauczycielami, na kierunku zbliżonym do naszej pedagogiki. Bracia byli lubiani przez innych studentów i kolegów z drużyny. Opisywano ich jako bardzo charyzmatycznych, towarzyskich, o magnetycznych osobowościach. W trakcie studiów, Paul i Chris podejmowali różne prace dorywcze. Między innymi zatrudniano ich jako modeli, oprócz tego pracowali jako trenerzy personalni i zbierali śmieci. Wszystko oczywiście robili razem, a w wolnych chwilach między pracą, studiami i graniem w rugby ćwiczyli razem. W czasie kiedy Chris studiował linet, uczyła się i podejmowała dodatkowe kursy, aby zostać pielęgniarką. Z natury była opiekuńcza i troskliwa, dlatego uznała, że taka praca będzie dla niej odpowiednia. Krótko po ukończeniu studiów w 1969 roku Chris oświadczył się linet. Kobieta była szczęśliwa i pomimo tego, że spotykała się z Chrisem od kilku lat, czuła się zakochana i zauroczona jak nastolatka. Ślub miał miejsce w marcu 70 roku w kościele anglikańskim w Randwick na przedmieściach Sydney. Po ślubie para zamieszkała w domu w Cromer na przedmieściach. Od tej pory życie pary skupiało się na sportowej karierze Chrisa i spędzaniu czasu z rodziną. Linet spędzała coraz mniej czasu ze swoimi bliskimi, ponieważ kiedy Chris nalegał, aby spotkać się z jego bratem, zazwyczaj ulegała i odwoływała spotkania. Paul, brat bliźniak, w 1969 roku wziął ślub z kobietą o imieniu Merlin. Linet dobrze się z nią dogadywała i traktowała ją jak bliską koleżankę. Idąc chronologicznie, w 1972 roku Chris i jego brat dołączyli do drużyny Newton Jets, znajdującej się w zachodniej części Sydney. Nie był to ich wymarzony klub, jak przyznają potem. Ale zdecydowali się do niego dołączyć, ponieważ był to jedyny klub, który przyjął obu braci. Inne kluby odrzucały Chrisa, który był ponoć gorszy od brata. W tamtym okresie koledzy z drużyny nazywali bohatera tego podcastu Kręki Chris, czyli nieznośny czy też pomylony Chris. Podobno to przezwisko odzwierciedlało jego charakter. Dla kontrastu pola nazywano pasyw Pol. Tak jak w liceum osoby, które znały Krisa i jego brata Pola, odnosiły wrażenie, że bracia będąc razem byli charyzmatyczni, czarujący, towarzyscy itd. Ale jeśli obok nie było tego drugiego brata, to ich pewność siebie gdzieś znikała. Wydawali się zagubieni, tak jakby nie wiedzieli, co powiedzieć i jak się zachować. Rok później, w 1973, bracia wygrali ważny mecz, dzięki czemu ich kariera zaczęła rozwijać się w szybkim tempie. Dostawali zlecenia jako modele, a to przekładało się na ich zarobki. W 1975, pięć lat po ślubie, państwo Dawson sprzedali niewielki dom w Cromer, a następnie kupili działkę w Bayview, 30 km na północ od Sydney. W stosunkowo krótkim czasie udało im się wybudować dom. Łącznie wydali około 100 tysięcy dolarów australijskich. Za 30 tysięcy dolarów kupili ziemię, a pozostałe 70 tysięcy pochłonęła budowa domu. Niedługo później Paul, brat Bliźniak, wprowadził się do podobnego domu na drugim końcu ulicy. Dom miał pięć sypialni, dwie łazienki, przestronne pokoje dzienne. Oprócz tego za domem znajdował się taras z wydzielonym miejscem na grilla oraz całkiem spory basen. Linet i Chris, kiedy budowali ten dom, mieli nadzieję, że wkrótce doczekają się dzieci. Obydwoje marzyli o posiadaniu dzieci, szczególnie Linet, która była bardzo rodzinna i pragnęła zostać matką, wychowywać dzieci i ogółem stworzyć dużą i szczęśliwą rodzinę. Ale los pokrzyżował im plany bo jak się okazało po ślubie, kobieta nie mogła zajść w ciążę. Ona i jej mąż próbowali wszystkiego, ale po pięciu latach byli przygnębieni i zrezygnowani, bo wiele wskazywało na to, że Linet nie będzie mogła mieć dzieci. Aby jakoś wypełnić tę pustkę, państwo Dawson zapraszali do siebie znajomych i rodzinę, nie chcieli przebywać sami w tak dużym domu. Często opiekowali się też dziećmi pola, Trzema dziewczynkami, które rozpieszczali tak, jakby były ich własnymi córkami. Oprócz tego skupili się na pracy. Linet pracowała jako pielęgniarka w miejscowym szpitalu, a jej mąż grał zawodowo w rugby i dorabiał sobie jako trener personalny. W 1975 roku bracia wystąpili w programie Checkerboard na kanale ABC. Ten program był emitowany od 1969. Do 1975 roku. Zazwyczaj odcinki miały około 30 minut i w każdym z nich pokazywano życie Australijczyków. Poruszano różne tematy, na przykład to, jak zmienia się życie po ślubie, jak wygląda codzienność osoby, która straciła pracę, i w jednym z odcinków pokazano historię jednojajowych bliźniaków: Chrisa i Pola oraz ich żon Merlin i Lynette. Na samym wstępie pojawia się odbicie lustrzane Krisa, który mówi: Często widzisz swoje odbicie i od razu myślisz: Ha, to ten drugi. I oczywiście po uświadomieniu sobie, że to przecież ty, śmiejesz się pod nosem, że czasem też możesz być zdezorientowany. Nasze życie przypomina lustrzane odbicie. Kiedy prowadzący zapytał, czy ich żony miały jakieś obiekcje, czy pojawiły się jakieś problemy przez to, że są bliźniakami. Jeden z braci odpowiedział, trudno powiedzieć, że weszły w związek małżeński z tylko jednym mężczyzną, kiedy ma się tak bliską relację ze swoim bratem. Następnie Paul wyjaśnił, że, tutaj cytat, kiedy po raz pierwszy kobiety zaczynają spotykać się z bliźniakami, zaczynają dostrzegać to, jak naprawdę wygląda ta relacja i że nigdy nie będzie ona w stanie zastąpić niczego innego. Nasze żony nie weszłyby w takie małżeństwo, gdyby nie zaakceptowały tego, no wiesz, tej więzi, lub tej relacji pomiędzy mężem a jego bratem bliźniakiem. Linet, kiedy została poproszona przez prowadzącego o to, aby opisać, jak wygląda ta sytuacja, aby widzowie mieli szerszy pogląd na temat tego, jak wygląda takie małżeństwo, powiedziała, że nigdy się nawet nad tym nie zastanawiała. Takie myśli zaczęły pojawiać się dopiero wtedy, kiedy ktoś zapytał, Oto, czy Chris kiedyś się zamienił ze swoim bratem, a ona tego nie dostrzegła i w programie powiedziała, że nigdy nie próbowała zmieniać relacji Chrisa ze swoim bratem. Na sam koniec wszyscy zaśpiewali wszystkiego najlepszego, ponieważ zbliżały się urodziny bliźniaków. Podczas nagrywania programu Linet mówiła o swoim mężu z miłością. Wydawała się przywiązana i wspierająca i zdaniem bliskich taka była w rzeczywistości. Nie przeszkadzało jej to, że Chris był tak blisko z polem. Wiedziała, że bez brata u boku jej mąż czuje się niepewnie. Ich relacja przypominała symbiozę. W 1976 roku, po sześciu latach starań, Linet zaszła w ciążę. Ginekolog również musiał być taki sam jak u brata bliźniaka, ale może te kwestie pomińmy. W lipcu 77 roku na świat przyszła córka pary, Chanel. Linet czuła się spełniona. Chanel stała się najważniejszą osobą w jej życiu. Podczas rodzinnych spotkań mówiła, że jest jej małym cudem. Krótko po narodzinach córki Chris odszedł z Newtown Jets na rzecz Gosford Townies, gdzie grał z bratem przez mniej więcej dwa lata. W 1999 w wieku 31 lat postanowili zakończyć swoją karierę sportową i zatrudnili się w szkołach średnich. Chris dostał pracę niedaleko domu, gdzie pracował jako nauczyciel WF-u i trener szkolnych drużyn sportowych. Rok później zmienił miejsce pracy. Zatrudniono go w liceum w Cromer, czyli na przedmieściach Sydney, gdzie on i Linette mieszkali krótko po ślubie. Wkrótce dołączył do niego Paul. Chris pracował w niepełnym wymiarze godzin w szkole i dodatkowo pracował kilka, kilkanaście godzin tygodniowo na plaży przy kąpielisku jako ratownik. Większość osób, która była w jakiś sposób związana ze szkołą w Kromer, to znaczy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, wspominali Braci jako lokalne gwiazdy. Rodzice pamiętali, że kiedy spotykali się z nauczycielami, aby wyjaśnić pewne kwestie związane z ich dziećmi, bracia byli czarujący i przebojowi. W lipcu 1979 roku urodziła się druga córka państwa Dawson, Sheren. Wydarzył się kolejny mały cud w życiu Linet, która myślała, że po urodzeniu Chanel nie będzie w stanie ponownie zajść w ciążę. Linet w czasie drugiej ciąży przytyła kilkanaście kilogramów i po porodzie miała problem ze schudnięciem. Czuła się z tego powodu źle i liczyła, że z pomocą męża, który pracował wcześniej jako trener personalny, udaje jej się schudnąć, ale Chris nie zareagował tak, jak się tego spodziewała. Któregoś dnia Linet przyszła do sąsiadki, z którą się przyjaźniła i cała we łzach powiedziała, że Chris nazwał ją grubą i brzydką suką. Dokładnie takich słów użył. Po latach Chris i jego rodzina będą mówić, że to nieprawda, że nigdy nie doszło do takiej sytuacji, ale nie tylko sąsiadka wiedziała o tym, jak Chris nazywa swoją żonę. Linet najczęściej spotykała się z sąsiadkami. Nie miała prawa jazdy, nie jeździła nigdzie samochodem a ona i Chris mieszkali w takiej okolicy, w której znajdowały się praktycznie tylko domki jednorodzinne. Więc szybko nawiązała kontakt z sąsiadkami, które też były matkami i to one były jej powierniczkami. To określenie, które padło z ust Chrisa utkwiło w jej podświadomości. Miała wrażenie, że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, jeśli chodzi o ich relacje, ich małżeństwo. Chris zachowywał się tak, jakby się jej brzydził. Musieli zmierzyć się z kryzysem w małżeństwie, i jak się zdaje, każde z nich radziło sobie w inny sposób. Linet zaczęła uprawiać sport, dbała o dom, robiła wszystko, aby Chris ją zauważył i docenił. Była gotowa zapisać się na terapię dla par. Wiedziała, że odbudowanie tej relacji nie będzie proste, ale chciała walczyć o Chrisa i o to małżeństwo. Natomiast Chris zaczął rozglądać się za kimś, kto spełniłby jego oczekiwania. Parę miesięcy po narodzinach Sharon zwrócił uwagę na dziewczynę, którą uczył. Joanne Curtis, nazywana przez większość osób JC, miała 15 lat. Chodziła do dziesiątej klasy i Chris zauważył ją na lekcji w Lefu. Nie miał okazji jej uczyć. Nie miał okazji jej uczyć. Zauważył ją, kiedy jego uczennice miały łączone lekcje z grupą prowadzoną przez innego nauczyciela. Przed rozpoczęciem nowego szkolnego semestru poprosił osoby odpowiedzialne za układanie planu lekcji, aby zmieniono jego plan. Bo jak powiedział, miał pracę dorywczą i nie mógł przyjeżdżać do szkoły w niektóre dni. W ten sposób przejął klasę, do której chodziła Jaycee. Nastolatka mieszkała w Dilaj, kilkanaście kilometrów na północ od Sydney, niedaleko Kromer, gdzie chodziła do szkoły. Mieszkała z matką i ojczymem, z którym miała nie najlepsze relacje. Według niektórych źródeł matka i ojczym byli alkoholikami i stosowali wobec Jaycee przemoc. Z tego co można znaleźć w internecie, wynika, że to relacja z ojczymem była przyczyną kłótni w domu. Nowy mąż matki nie akceptował J.C., a matka nigdy nie broniła córki. Chris wiedział, jak oczarować innych swoją osobowością. Kiedy prowadził lekcje dla grupy, w której była J.C., nie był natarczywy. Był raczej charyzmatyczny, wiedział, co powiedzieć i w jaki sposób to powiedzieć. Według innych nauczycieli pracujących w Kromer High, traktowano go w liceum jak wschodzącą gwiazdę, ponieważ wcześniej grał w rugby, był młody, przystojny, występował w reklamach, co bardzo mu się podobało. W 1980 roku miał 32 lata, był dobrze zbudowany, i niektóre nastolatki się w nim podkochiwały. Dlatego JC poczuła się wyróżniona, kiedy Chris zaczął zwracać na nią uwagę. Podczas zajęć próbował ją zagadać, kiedy widział, że ma zły dzień, chciał dowiedzieć się, co się stało pytał, jak może pomóc. Dziewczyna niemal codziennie kłóciła się z matką i ojczymem i nie umiała sobie z tym poradzić, więc chętnie zwierzała się Chrisowi ze swoich problemów. W tamtych latach, czyli na początku lat 80., taki mechanizm nie miał nazwy. Po latach zyskał nazwę i obecnie nazywa się to groomingiem. Są to działania podejmowane przez dorosłą osobę, aby zainicjować kontakt z osobą małoletnią, często z dzieckiem, następnie. Zbudować relację emocjonalną po to, by wykorzystać seksualnie takie dziecko. Grooming jest bardzo niebezpieczny z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że zaczyna się stosunkowo niewinnie. Osoba dorosła nie atakuje seksualnie dziecka, nie jest natarczywa. W początkowych etapach relacji nie pojawia się żaden kontakt seksualny ani podteksty. Taka osoba, tak zwany groomer, nawiązuje relację emocjonalną z dzieckiem. Poruszane są niewinne tematy. Często taka osoba zachowuje się tak, jakby interesowała się wszystkim, co jest związane z małoletnim. Pyta o jego zainteresowania, okazuje mu uwagę, pyta jak wygląda jego sytuacja rodzinna i często dzieci, które padają ofiarą groomingu, pochodzą z rozbitych rodzin, zdarza się, że zdarza się, że rodzice nie zauważają tych niewłaściwych relacji z dorosłymi. Często dzieci nie mają uwagi, którą pozyskują od osoby dorosłej, a ta osoba to wykorzystuje, bo później pojawiają się tematy związane z seksem, z inicjacją seksualną, i następnie dochodzi do stosunku. Relacja Jaycee i Krisa Dawsona to jest książkowy przykład groomingu. Mężczyzna wykorzystywał to, że był wyżej w hierarchii. Po prostu był nauczycielem, kimś postawionym wyżej, kimś, kto miał autorytet, kto teoretycznie powinien pomóc, jeśli Jacy miała nieciekawą sytuację rodzinną. Jacy zaczęła przywiązywać się do Krisa. W jej oczach wyglądało to tak, że był jedyną dorosłą osobą, która okazywała jej zainteresowanie. Jej rodzice zachowywali się tak, jakby była intruzem we własnym domu. Przez co relacja z Chrisem zaczęła rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. Jeszcze w 80 roku, oprócz tego, że mężczyzna zagadywał swoją uczennicę na lekcjach WF-u, coraz częściej zdarzało się, że wpadali na siebie na korytarzu. Jak będzie wspominać JC po latach przed lekcjami WF-u, kiedy akurat Chris przechodził obok niej, niby przypadkiem się o nią ocierał, ale wtedy nie wiedziała, że ma to podtekst seksualny. Kiedy zostawiła torbę w szatni czy na sali gimnastycznej, Chris, Chris zostawiał jej liściki miłosne. Jeden z nich był datowany na końcówkę 1980 roku. Była to kartka bożonarodzeniowa. Chris podpisał ją słowami: Wesołych świąt. Składam życzenia raz lub dwa razy na minutę. Zawsze będę cię kochać. Bóg. Mężczyzna podpisał się jako Bóg i, zdaniem J.C. Było to odniesienie do tego, jak czuł się w tej relacji. Tych liścików było jeszcze więcej, ale ten najtrafniej opisuje charakter tej relacji. Chris i jego brat Paul, pracujący w tej samej szkole, zostaną później oskarżeni o grooming i o stosunek seksualny z uczennicami, czyli osobami nieletnimi. Pod koniec 1980 roku Chris przekonał JC do stosunku. Jego brat Paul również brał w tym udział. Po tym wydarzeniu Chris regularnie spotykał się z nastolatką. Najczęściej wynajmował pokój na godziny w hotelu Time and Tide, który znajduje się pół kilometra od szkoły średniej Cromer High. Niedługo później zaczął uczyć Jacy jeździć samochodem. Nastolatka chciała wyrobić sobie prawo jazdy, co Chris potraktował jako pretekst do kolejnych spotkań. Jak będzie wspominać nastolatka po latach, zdarzało się, że ona i Chris zatrzymywali się w parku lub gdzieś w lesie tylko po to, aby uprawiać seks. Jak się okaże, dopiero paręnaście lat później Pol i jego brat bliźniak rywalizowali o to, kto zdobędzie więcej uczennic. Zdaniem osób wiedzących o tej całej sytuacji, Chris zawsze czuł się gorszy od brata, dlatego tak angażował się w rywalizację. Jak powie J.C., Chris był bardzo impulsywny i szybko się denerwował. Z kolei, Paul był znacznie spokojniejszy i bardziej opanowany. Jeśli już jesteśmy przy temacie braci, to Pol zostanie w tej szkole. W 1980 zostanie wicedyrektorem, więc jego pozycja w tej szkole umocni się. Dwa lata później, w 1982 roku, zostanie oficjalnie oskarżony o stosunek seksualny z uczennicą, która powie o tej relacji rodzicom. Z powodu braku dowodów, sprawa zostanie umorzona, a Paul nie poniesie żadnych konsekwencji. Wracając do Chrisa i JC, udało im się utrzymać te relacje w tajemnicy. Nikt o tym w szkole nie wiedział, nikt poza Polem. Jacy nie miała przyjaciółek, którym mogłaby się zwierzyć. Na szkolnych korytarzach wolała spędzać czas sama. Te wszystkie czynniki, czyli napięte relacje z rodzicami, brak przyjaciół, naiwność, niska samoocena i chęć bycia kochaną, dostrzeżoną, sprawiły, że Jacy na swój sposób uzależniła się od Krisa. On miał wszystko: miał nad nią władzę, był dorosły, miał pieniądze, inni uczniowie go podziwiali. A ona była jeszcze dzieckiem. Z okazji 16 urodzin, w lutym 1981 roku, Chris zostawił J.C. kartkę. Napisał w niej: Liczę, że dobrze spędzisz dzisiejszy dzień. Plus, jestem bardzo szczęśliwy, wiedząc, że będziemy spędzać razem każde kolejne urodziny. Parę dni później, w Walentynki, zostawił kolejną kartkę. Podpisał ją słowami: Dla mojej kochanej, pięknej J.C. Szczęście, które daje mi twoja miłość, będzie ze mną na zawsze. Jak się okaże, dopiero kilka lat później, Chris będzie jednym z sześciu mężczyzn oskarżonych o grooming w Cromer High. Ale to na razie zostawmy. W 1981 roku Jacy pokłóciła się z rodzicami. Ale nie chodziło o to, że się zbuntowała i powiedziała kilka nieprzyjemnych słów. Jej ojczym kazał żonie wybierać: albo on, albo jej córka. Matka Jacy wybrała swojego partnera, przez co nastolatka została dosłownie wyrzucona na ulicę z kilkoma torbami. Pierwszą i jedyną osobą, która, jak wierzyła, mogła jej pomóc, był Chris. Mężczyzna przedstawił Lynette, jak wygląda sprawa. Powiedział, że jego uczennica jest w trudnej sytuacji i on, jako nauczyciel, osoba na odpowiedzialnym stanowisku, powinien jej pomóc. Lynette wierzyła, że jej mąż jest w gruncie rzeczy, dobrym człowiekiem i ma dobre intencje, dlatego postanowiła przyjąć nastolatkę pod swój dach. Wydzielili dla niej osobny pokój gościnny i zaproponowali jej pracę. Miała dorabiać sobie w weekendy i czasami po południu, opiekując się córkami pary trzyletnią Chanel i roczną Sheryn. Gdyby się nie zgodziła, mogłaby zostać, ale chciała mieć dla siebie jakieś kieszonkowe, dlatego przystała na ich propozycję. Dla Chrisa to rozwiązanie było bardzo korzystne, ponieważ miał całkowitą kontrolę nad Jaycee. Chciał kontrolować każdy aspekt jej życia, dlatego jeździli razem do szkoły, a po południu Jaycee mogła spotykać się z wyznaczonymi koleżankami. Jeszcze w 1981 roku Lynette podjęła pracę na pół etatów w przedszkolu. Często nie było jej w domu, co Chris wykorzystywał. Kobieta szybko dostrzegła, że jest coś na rzeczy między nastolatką a jej mężem. Dużo do myślenia dała jej sytuacja, kiedy wróciła z zakupów i zastała Chrisa i JC w dwuznacznej sytuacji. Chris wytłumaczył, że wymyślił taką grę dla całej czwórki, czyli dla niego, dla JC oraz córek, Chanel i Sharon. Ta gra była zbliżona do gorących krzesełek. Czyli osoby, które uczestniczyły w tej grze musiały zająć krzesła zanim zrobiła to ta druga osoba i dlatego J.C. wylądowała na kolanach u Chrisa. Lynette dostrzegała coraz więcej dowodów świadczących o zdradzie, ale wciąż chciała wierzyć, że udaje się naprawić to małżeństwo. Nie miała w sobie nienawiści do J.C. Wiedziała, jak wygląda jej sytuacja rodzinna. Widziała w niej zagubioną nastolatkę, która potrzebowała autorytetu. Wiele wskazuje na to, że w tamtym momencie było coraz gorzej między Linet i Chrisem. Ich sąsiadka, przyjaciółka Linet, słyszała, jak para się kłóci. Kiedy zajrzała przez płot, zauważyła, że Chris szarpie za ramię Linet, która stoi obok jednej ze swoich córek. Kiedy później zapytała o tę sytuację, Linet, okazując zmartwienie, kobieta odpowiedziała, że denerwuje się obecnością Jacy. W domu. Tak jak podkreślała wcześniej, nie miała w stosunku do niej jakichś negatywnych uczuć, żalu. Chciała jej pomóc, ale zaczęła podejrzewać, że JC zakochała się w jej mężu. Dlatego niemal codziennie próbowała przekonać Krisa, aby jego uczennica wyprowadziła się z domu. Oświadczyła, że mogą jej pomóc w inny sposób. Mogą jej kupować jedzenie, mogą jej dawać kieszonkowe. Ale on, jako nauczyciel, osoba dorosła, autorytet, miał postawić jasno granice. Osoby, które przyjaźniły się z państwem Dawson, dziwiły się, dlaczego Linet nadal chce trwać w tym małżeństwie. Nawet JC tego nie rozumiała. Słyszała, jak Chris śpiewa swojej żonie piosenki. Sam układał teksty piosenek, i w większości opierały się one na tym, że Linet jest brzydka i gruba. Zdarzały się sytuacje w towarzystwie, kiedy Para spotykała się z bliskimi, z sąsiadami na obiad czy z okazji różnych świąt z rodziną i Chris podczas spotkań w obecności bliskich potrafił obrażać swoją żonę, a ona biernie się temu przyglądała. Chciała w niego wierzyć i co ważniejsze, nadal go kochała. Helen Sims, czyli mama Lynette, prowadziła dziennik Zapisywała prawie każdy dzień w kilku zdaniach. Wiadomo, jak wyglądała mniej więcej z jej perspektywy relacja jej córki z mężem, bo pisała o tym w swoim dzienniku. Na przykład, 6 października 1981 roku pisała: Pojechałam do Mona Veil vale na spotkanie z Chrisem i dwójką dzieci. Jacy też tam była. Linette pojechała na zakupy, a Chris pocieszał Jacy na łóżku. 7 października 1981 napisała Lin pojechała do pracy. JC pojechała do szkoły z Chrisem. JC ma problemy i jest cieniem Chrisa. Linet wraca do domu bardzo nieszczęśliwa. Prawie we łzach z powodu Chrisa. Wypieliłam ogród i tak dalej. Dom wygląda na niekochany. Jeszcze w 1981 roku JC pojawiła się na uroczystości zakończenia roku szkolnego z Chrisem. I być może niektórzy przymknęliby na to oko. W końcu większość nauczycieli wiedziała, że pan Dawson przyjął nastolatkę pod swój dach i zgodził się, by u niego mieszkała do czasu ukończenia szkoły, ale JC pojawiła się na uroczystości nie jako uczennica, tylko osoba towarzysząca, jak gdyby nigdy nic usiadła obok Krisa przy wyznaczonym stole dla nauczycieli. Dla osób, które tamtego dnia uczestniczyły w uroczystości, było to bardzo dziwne. Paul Dawson, również siedzący przy stole dla nauczycieli, zachowywał się tak, jakby nic się nie stało, a JC i Chris zachowywali się jak dwoje zakochanych. Była to stosunkowo niewielka społeczność, więc plotki, a właściwie informacje, jeszcze tego samego dnia dotarły do Linet. Kiedy kobieta wróciła z zakupów, zobaczyła, że uczennica jej męża leży przy basenie kompletnie nago. Chwyciła ją wtedy za ramię i powiedziała Pozwalasz sobie na zbyt dużo z moim mężem. Jaycee będzie po latach wspominać, że w tamtym momencie nie wiedziała, co ma powiedzieć. Kiedy Linet zapytała, czy jest w związku z jej mężem, odpowiedziała, że to prawda i poczuła ulgę, że nie musi dłużej tego ukrywać. Po tej nieprzyjemnej konfrontacji Jaycee spakowała się i przeniosła się do koleżanki, według niektórych źródeł do siostry. Tamtego dnia widziała Linet po raz ostatni. Parę dni później pan Dawson miał operację nosa. Naciskał na to, aby Linet nie przyjeżdżała do szpitala, bo jego zdaniem było to niepotrzebne i nie chciał, aby widziała go w złym stanie. Operacja była związana z tym, że Chris kiedyś podczas gry w rugby miał złamany nos, ale nie jest to znacząca informacja. Matka bohaterki tego podcastu, Helen Sims, postanowiła odwiedzić swojego męża w szpitalu. Pomyślała, że może coś mu przywiezie, coś do jedzenia, odwiedzi go i porozmawia z nim, aby nie czuł się samotny i wtedy zobaczyła, że przy jego łóżku siedzi JC i gładzi go po ręce. Parę dni po tym, jak mężczyzna wyszedł ze szpitala, przyjechał po JC do koleżanki czy siostry, w zależności od tego, która wersja jest prawdziwa, kazał jej wsiąść do samochodu i zawiózł ją w mało bezpieczne miejsce w Sydney. Kiedy dojechali na miejsce, oświadczył Dlaczego ją tam zabrał? Odłożył wcześniej trochę pieniędzy i był gotowy wynająć płatnego zabójcę. Celem miała być jego żona. On i JC siedzieli przez chwilę w samochodzie, po czym Chris powiedział, że się rozmyślił. Teraz już nie chciał wynajmować płatnego zabójcy. Powiedział, że to jest zbyt niebezpieczne, ponieważ mogłyby na tym ucierpieć niewinne osoby, na przykład jego córki. Parę dni później mężczyzna wpłacił 500 dolarów australijskich na wynajem kawalerki w Queensland. Tego dnia, kiedy on i JC dopełniali wszystkich formalności, Chris spotkał się z bratem Polem w barze. Mężczyźni w obecności JC zadzwonili do trzeciego brata, Petera, pracującego jako prawnik, z pytaniem, czy mógłby im udzielić porady prawnej. Chris chciał się dowiedzieć, co się stanie. Z domem w Bayview, kiedy wprowadzi się do kawalerki, za którą zapłacił z JC. Peter właściwie niewiele wiedział o tym, co dzieje się w życiu Chrisa, jak wyglądają jego relacje z żoną, ale powiedział, że z punktu widzenia prawa, wyprowadzka tudzież ucieczka z kochanką będzie bardzo niekorzystna, ponieważ później Lynette będzie mogła to wykorzystać i udowodnić, że małżeństwo rozpadło się z winy Chrisa. Tydzień przed Bożym Narodzeniem. Linet spotkała się z koleżankami na korcie tenisowym. Ona i inne kobiety w jej wieku mieszkające w okolicy spotykały się na korcie tenisowym i grały ze sobą w tenisa tak hobbystycznie. Tamtego dnia znajoma Linet o imieniu Roslin zauważyła, że Linet ma siniaki na udzie oraz ramieniu. Te siniaki były widoczne, ponieważ Linet miała na sobie tylko spódniczkę i koszulkę z krótkim rękawem. Kiedy koleżanka zapytała o to, co się stało, skąd wzięły się te siniaki, bo czuła się zaniepokojona, Linet ją zbyła i powiedziała, że to nic takiego. Ale później, kiedy wszystkie kobiety już się przebrały i szykowały się, aby wrócić do domu, Linet wydawała się przestraszona. Zapytała, czy któraś z jej przyjaciółek chciałaby pojechać z nią do domu. Z tego, co mówiły osoby, które tamtego dnia się z nią spotkały, miała błagalny ton. Wyglądała tak, jakby się czegoś bała. Była zmuszona wrócić do domu sama. Jej koleżanki były już umówione, w domu czekały na nie dzieci, musiały zrobić obiad i żadna nie miała czasu. O świętach Bożego Narodzenia matka Linet pisała, że były to najsmutniejsze święta, jakie przeżyła. 23 grudnia Linet po skończeniu pracy czekała na parkingu, przy szpitalu, w którym pracowała, aż Chris ją odbierze. Ale jej mąż się nie pojawił. Pojechała więc taksówką do domu, a kiedy wróciła, na kuchennym blacie znalazła list pożegnalny od swojego męża. Chris oświadczył, że odchodzi. Poprosił, aby nie mówiła tych najgorszych rzeczy Chanel i Sheren, kiedy dorosną. Po przeczytaniu tego listu bohaterka tego podcastu była załamana. Nie wiedziała, co powinna zrobić. No i nie wiedziała, gdzie pojechał Chris. To nie była era telefonów komórkowych. Nie znała jego adresu, więc nie mogła się z nim skontaktować. Pozostawało jej czekać. Bliscy kobiety, widząc, w jakim jest stanie, chcieli otoczyć ją opieką. Zaprosili ją do siebie, ale Linette odmówiła, tłumacząc, że woli poczekać w domu i zobaczyć, czy jej mąż wróci. Kiedy Lined była w pracy 23 grudnia, Chris spakował wszystkie swoje ubrania oraz poduszkę i pojechał z JC do Queensland gdzie czekało opłacone przez nich wcześniej mieszkania Nastolatka chciała zakończyć ten związek Najwięcej do myślenia dała jej sytuacja kiedy Chris oświadczył że chce opłacić zabójca wiedziała że jest niebezpieczny Z jednej strony chciała wydostać się z tej relacji a z drugiej bała się że jeśli spróbuje to zrobić to ją ktoś zabije Poza tym jak powiedziała nie miała dokąd wrócić Opuściła większość zajęć w szkole, wszystko wskazywało na to, że nie zda do kolejnej klasy. Nie miała nic, nie miała pieniędzy, jej rodzice wyrzucili ją z domu i chociaż miała dorosłe już siostry, to nie mogła na nie liczyć, ponieważ ze źródeł wynika, że one same żyły w nieciekawych warunkach. 23 grudnia para pojechała do Queensland. Chris i JC spędzili tam tylko jeden dzień, bo już 24... Jacy powiedziała, że chce wrócić do Sydney. Zgodnie z jej wolą Chris wrócił do rodzinnego miasta, ale nie pojechał prosto do domu w Bayview. Zamiast tego on i jego kochanka pojechali do jego brata, Pola i jego żony Merlin. Mieszkali oni kilkadziesiąt metrów od domu, w którym Chris mieszkał z Lynette. To oni zaproponowali, aby Chris nie wspominał swojej żonie, że wrócił. Ugościli Jacy, jakby była członkiem ich rodziny. Zaproponowali parze, aby spali u nich, póki sytuacja się nie wyklaruje. W Boże Narodzenie Chris dał JC kolejną kartkę. Podpisał ją inicjałami JMD. Czyli prawdopodobnie zamiast JC, Joan Curtis, podpisał ją Joan Dawson. Napisał w niej: To są nasze pierwsze wspólne święta. Wiem, że każdego dnia będę kochał Cię coraz bardziej. Pragnę Twojego szczęścia. Chris. Chociaż Paul i jego żona Merlin zaproponowali parze, aby zostali u nich na kilka dni, to para stwierdziła, że będzie to niezręczne, dlatego Chris i jego kochanka pojechali do szkoły, w której uczyła się JC, w której pracował Chris, i spali w sali gimnastycznej. W tamtym okresie nikogo w szkole nie było, ponieważ były to święta, więc nie obawiali się, że ktoś ich przyłapie. 26 grudnia Chris Zostawił J.C. w szkole i sam pojechał do Bayview, gdzie czekała na niego żona. Tamtego dnia z rodziną Sims spotkał się Paul oraz Merlin Dawson. Wszyscy udawali, że są jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Paul nawet słowem nie wspomniał o tym, że poprzedniego dnia jego brat pojawił się w jego domu z nastoletnią kochanką. Według zeznań Merlin tamtego dnia kobieta rozmawiała z Lynette, i widząc, że bohaterka tego podcastu wydaje się przybita, rozczarowana i przygnębiona jednocześnie, dała jej radę. Powiedziała, że jest silną kobietą i musi walczyć o Chrisa. Dla siebie, dla niego i dla dziewczynek. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, kiedy Chris wrócił z żoną do Bayview, powiedział, że musi coś załatwić, i w tym czasie pojechał do JC, która pojechała do domu rodzinnego. Skonfrontowała się z matką oraz ojczymem. To była ostatnia próba odzyskania wolności. Zapytała, czy mogłaby wrócić, ale jej rodzice nie chcieli jej przyjąć z powrotem pod swój dach, więc Chris zabrał dziewczynę i zawiózł ją do jej siostry mieszkającej niedaleko. Tam spędziła tydzień. Jak powie siostra lata później, Chris odwiedzał swoją kochankę niemal codziennie. Po świętach 31 grudnia. Linet zapytała swojego męża, czy chciałby z nią spędzić nowy rok. Myślała, że to będzie okazja do odbudowania tej relacji. Chris powiedział, że został wcześniej zaproszony na imprezę na jachcie, więc Linet zasugerowała, że mogą tam iść z dziewczynkami, jako rodzina. On na to odpowiedział krótko, że nie ma takiej możliwości. Dlatego Linet została w domu w Bayview sama z dziewczynkami. Chris tak naprawdę nie pojechał na żadne przyjęcie, Zamiast tego pojechał po JC i spędził z nią całą noc w samochodzie. Następnego dnia, 1 stycznia 1982 roku, Linet spakowała wszystkie swoje rzeczy i pojechała z dziewczynkami do rodziców mieszkających niedaleko. To był dla niej koniec. Pewna granica została przekroczona, i w końcu dostrzegła to, że nie da się odbudować tego małżeństwa. Nieważne, jak bardzo będzie się starać, to jest bez sensu. Ponieważ jej mąż ruszył naprzód, nie oglądając się na swoją rodzinę. Następnego dnia 2 stycznia Jacy pojechała z przyjaciółmi oraz siostrą na biwak. Miała tam spędzić kilka dni, odpocząć, a tak naprawdę chciała uciec od Krisa. Z dala od Sydney czuła się bezpiecznie. Myślała, że to będzie okazja, aby zakończyć te relacje. Ale mężczyzna dzwonił do niej codziennie i błagał, aby wróciła do Sydney. Powiedział, że jej potrzebuje i przypomniał jej, że bez jego pomocy nie poradzi sobie. Miała zaledwie 16 lat, nie miała pieniędzy, nie miała dachu nad głową, a on był jedyną osobą, która była w stanie jej pomóc. 3 stycznia Linet i dziewczynki wróciły do domu w Bayview. Chris był wtedy prawdopodobnie w domu, i między małżonkami doszło do kłótni. Kolejnego dnia, 4 stycznia, Chris, jego brat i jego żona, Wraz z dziećmi wyjechali na krótkie wakacje. Tego samego dnia Linet pojawiła się w pracy. Miała na ciele wiele siniaków. Kiedy została o to zapytana przez współpracowników, powiedziała, że ona i Chris pójdą na terapię dla par. 8 stycznia mężczyzna wrócił z wakacji i tego dnia on i Linet poszli na spotkanie z terapeutą. Tego wieczoru Linet rozmawiała ze swoją matką. Powiedziała Helen przez telefon, że wszystko przebiegło pomyślnie. Chris wydawał się zaangażowany podczas spotkania z terapeutą. Helen napisze później w pamiętniku. Dzwoniła Lin. Brzmiała, jakby była pijana. Powiedziała, że wszystko jest w porządku. Przez telefon Linet bełkotała. Z trudem składała pełne zdania. Kiedy jej matka zapytała o to, czy wszystko w porządku, powiedziała, że tak i że Chris zrobił jej cudownego drinka. To był ostatni raz, kiedy Helen rozmawiała ze swoją córką. Następnego dnia, 9 stycznia, według zeznań Chrisa, Linet wstała jak co dzień rano, zrobiła pranie i przygotowała obiad dla swoich córek. Zgodnie ze słowami mężczyzny, Linet miała pierwsza się do niego odezwać i przeprosiła go za to, że miała załamanie poprzedniej nocy. Kolejnego dnia Chris zawiózł żonę na przystanek autobusowy. Stamtąd miała pojechać do centrum handlowego. Powiedziała tylko tyle, że chce zrobić zakupy. W tym czasie Chris zabrał swoje córki na kąpielisko, to przy którym pracował. Umówili się, że spotkają się po południu przy kąpielisku wraz z matką Linet, Helen. Helen dotarła na miejsce pierwsza. Chwilę później na miejscu pojawił się Chris oraz Chanel i Sheren, ale Linet nigdzie nie było. Helen i Chris poczekali chwilę, ale nigdzie nie było bohaterki tego podcastu. Zgodnie z tym, co później powie Helen, Chris wydawał się wzburzony. Zapytała, czy się z nią kontaktował, czy może wie gdzie teraz może przebywać, czy może mówiła coś o innej godzinie, ale Chris w ogóle nie chciał z nią rozmawiać. Mijały kolejne godziny, Helen nadal czekała, aż Linet się odezwie. Nie chciała wracać do domu, póki nie spotka się z córką. Na chwilę się rozdzielili, ponieważ Chris miał poszukać żony w centrum handlowym. Kiedy wrócił, oświadczył, że dzwoniła do niego Linet i powiedziała, że potrzebuje trochę czasu. Przy okazji skontaktował się z kolegą i poprosił, aby zawiózł Helen i jego córki do domu Helen i jej męża, gdzie miały spędzić kolejne dni. Chris po powrocie do domu w Bayview zadzwonił do JC. Powiedział przez telefon, że Lin odeszła. Dokładnie użył sformułowania Lynn's gone", co może oznaczać to, że Linet odeszła w sensie wyjechała, ale też pasuje tutaj sformułowanie, że Linet zmarła. Następnie dodał: "Nie wróci. Wróć do Sydney i pomóż mi opiekować się dziećmi. Bądź ze mną." Jaycee po raz kolejny próbowała uniezależnić się od Chrisa. Powiedziała, że nie jest pewna czy powinna wracać, więc mężczyzna kolejnego dnia, pojechał do tego miejsca, gdzie jego kochanka biwakowała ze swoimi przyjaciółmi i oświadczył, że wracają do Sydney. Kiedy przyjechał, był wzburzony i zdenerwowany. W trakcie drogi do domu powiedział jej, że dom jest wolny i powinna się do niego wprowadzić. Helen i jej mąż Len, a także rodzeństwo Linet, byli coraz bardziej zaniepokojeni. Kobieta nie dawała znaku życia. I nawet nie chodziło o Chrisa. Helen nie wierzyła w to, że Linet była w stanie tak po prostu zostawić swoje córki i wyjechać bez słowa. Wcześniej, kiedy potrzebowała czasu, wyjechała z dziewczynkami. Wszyscy wiedzieli, że były one dla niej całym światem. Chris powiedział, że Linet się z nim kontaktowała i powiedziała, że potrzebuje więcej czasu i, póki co, nie zamierza wracać. Po rozmowie z Helen i Lenem. Zadzwonił do przełożonych linet. Kobieta pracowała w szpitalu i na pół etatu w przedszkolu. Chris oświadczył w rozmowie telefonicznej, że jego żona jest chora i potrzebuje tygodniowego urlopu, więc przedstawił sytuację w inny sposób niż podczas rozmowy z rodziną. 12 stycznia dokonano zakupu z karty kredytowej należącej do linet. Wyciągi wskazywały na to, że dokonano zakupu w sklepie odzieżowym. W podobnym sklepie zrobiono zakupy 27 stycznia, czyli dwa tygodnie później. Z tego, co Chris przekazał rodzinie, wynika, że Linet kontaktowała się z nim po raz ostatni 16 stycznia. 18 lutego, sześć tygodni po zaginięciu żony, mężczyzna za namową rodziny kobiety zgłosił jej zaginięcie. Przekazał policji, że jest pewien, że jego żona wyjechała z własnej woli, sama się z nim kontaktowała. I z ich rozmowy telefonicznej wynikało, że dołączyła do jakiejś sekty. Powiedział, że właściwie nie ma żadnych obaw: Linet jest teraz szczęśliwa i gdyby to miało od niego zależeć, to zamknąłby sprawę od razu. Ponad miesiąc później, 27 marca, mężczyzna umieścił informację w lokalnej gazecie. Można było w niej przeczytać: Linet, kocham cię, wszyscy za tobą tęsknimy, proszę zadzwoń. Chcemy, abyś wróciła do domu, Chris. W śledczym okoliczności zaginięcia kobiety wydawały się bardzo tajemnicze. Z jednej strony mogła wyjechać z własnej woli, była dorosła, mogła robić co chciała, ale rodzina upierała się, że nie zostawiłaby swoich córek bez słowa. Ponadto nie wzięła ze sobą żadnych ubrań, walizek, gotówki, dokumentów, zniknęła tylko jej karta kredytowa której użyto do zrobienia zakupów, ale śledczy nie byli w stanie dotrzeć do informacji, czy te zakupy zrobiła linet, czy może ktoś inny, kto przejął jej kartę kredytową. Było coraz więcej zastanawiających elementów. Koleżanki, które grały z linet w tenisa, oraz współpracownicy ze szpitala i ze żłobka, twierdzili, że nieraz widzieli siniaki na jej ciele. Nigdy nie chciała o tym rozmawiać. Większość osób wiedziała o problemach w jej małżeństwie. Jej mąż uchodził za osobę nerwową, impulsywną. Krążyły plotki, że ma romans z uczennicą. I właściwie ta informacja się potwierdziła. A ta uczennica, siedemnastoletnia letnia Jacy, mieszkała u niego w domu. Jacy została niejako zmuszona przez Chrisa, aby wprowadzić się do domu w Bayview. Czuła się nieswojo. Nie wierzyła, że Linette gdzieś wyjechała. Ona również uważała, że nie zostawiłaby nigdy córek. Chris traktował ją jak, cytuję, seksualną niewolnicę, gospodynię, macochę i opiekunkę do dziecka. Uświadomiła sobie, że jest jeszcze nastolatką i chce robić to, co robią inne osoby w jej wieku. A jej partner, który miał nad nią całkowitą kontrolę, nie pozwalał jej spotykać się z rówieśnikami, nie dawał jej pieniędzy. Zmuszał ją do tego, aby opiekowała się jego córkami. Jacy później przekaże policji, że Chris oczekiwał od niej, że będzie traktować Chanel i Sharon jak małe księżniczki dokładnie tego określenia użyła miała się nimi opiekować, nie karać ich, nie oczekiwać dyscypliny. A jeśli Jacy na nie krzyknęła i któraś z dziewczynek powiedziała o tym ojcu lub Chris to zauważył, to mężczyzna stosował wobec niej przemoc. Jak sam powiedział, oczekiwał od niej, że to teraz ona będzie pełnić rolę pani domu. Miała traktować Chanel i Sheryn jak swoje własne córki, miała przygotowywać mu obiady, miała dbać o dom i robić wszystko, co robiła jego żona, zanim zniknęła. Kiedy wprowadziła się do domu w Bayview, w szafach wisiały ubrania linet. Chris kazał je spakować do plastikowych toreb i wyrzucić. Od stycznia 1982 roku Chris, Chris co kilka dni oświadczał się na nastolatce. Ona próbowała wymyślić odpowiedź, która nie byłaby jednoznaczna. Nie chciała przyjmować tych oświadczeń. Kiedy zadał pytanie po raz setny, odpowiedziała w końcu tak. Chris zadbał o wszystkie formalności. Linet była uznawana za osobę zaginioną, a w 83. kiedy jej mąż wniósł o rozwód to został on szybko sfinalizowany, ponieważ kobieta zniknęła. Rok po sfinalizowaniu rozwodu w 1984 Chris i JC wzięli ślub. JC miała wtedy 19 lat i była w ciąży. Parę miesięcy później mężczyzna sprzedał wszystkie pozostałe ubrania linet, biżuterię, następnie wystawił dom za sprzedaż. Za zaoszczędzone pieniądze kupił posiadłość znajdującą się na odludziu w miejscowości o nazwie Jałalpa. Dom znajdował się praktycznie w dżungli. Do Krisa należała ziemia o powierzchni 3 hektarów. Obok nie było żadnych domów, ani żywej duszy. Nie wspominając o sklepach, miejscach spotkań dla ludzi, to był jeden dom w dziczy. Niedługo później dom obok wybudował sobie brat Krisa. Jak wspominała JC, w tym domu czuła się jak więzień. Wprowadziła się tam z Chrisem i dziewczynkami, kiedy była w zaawansowanej ciąży. Jeszcze przed urodzeniem dziecka Chris stał się brutalny. Coraz częściej używał wobec niej przemocy. Oczekiwał, że JC będzie na każde jego zawołanie przez 24 godziny na dobę. JC wspominała: "W pewnym momencie próbowałam uciec. Czasami zamykałam się w jednej z sypialni a on wtedy wyważał drzwi Nie lubiłam przebywać w tamtym domu Czułam się jak więzień Nie chciałam opiekować się jego dziećmi Chciałam po prostu robić to co ludzie robią gdy mają 18-19 lat Jedynymi osobami z którymi miała okazję się spotykać był Paul i jego żona Pewnego dnia po kolacji Chris próbował ją udusić To wtedy po raz pierwszy powiedziała mu wprost, że podejrzewa, że to on zabił swoją żonę. Wcześniej w ogóle nie poruszali tego tematu. To był temat tabu, po części dlatego, że JC się bała. Gdyby usłyszała, że Chris faktycznie zabił swoją żonę, bałaby się, że to ona będzie następną ofiarą. Tamtego dnia powiedziała mężczyźnie Zabij mnie tak, jak zabiłeś swoją żonę. Na co on odpowiedział, Nie mów takich rzeczy. Na początku 1985 roku urodziła się córka pary, Kristen. Mężczyzna stał się wobec swojej partnerki jeszcze bardziej brutalny. Miał pretensje, że nie poświęca tyle czasu jego córkom, co Kristen. W 1987 roku, po dwóch latach spędzonych na odludziu, Jaycee doszła do wniosku, że nie chce tak żyć i że chce podjąć jakieś działania. Martwiło ją to, że jej córka nie miała kontaktu z rówieśnikami, więc zapisała się do najbliższego miejsca, gdzie matki spotykały się ze swoimi dziećmi. Tam poznała kobiety żyjące całkiem zwyczajnie i pomyślała, że ona też może mieć takie życie. Kiedy wróciła do domu i opowiedziała o tych kobietach Grisowi, on zabrał jej kartę kredytową i ją pociął. Na kolejne dwa lata została uwięziona w domu. W 1989 poznała sąsiadkę mieszkającą w okolicy. Opowiedziała jej o tym, jak wygląda jej sytuacja. Sąsiadka przekonała ją, że powinna uciec od Chrisa. Powinna się uniezależnić. Dlatego w 1990 roku JC uciekła z Kristen pod osłoną nocy do Sydney i złożyła pozew o rozwód. Został on sfinalizowany trzy lata później. Mieszkając w Sydney, skontaktowała się z bratem Lynette, Gregiem oraz jej matką. Powiedziała o swoich podejrzeniach, o tym, co zauważyła przez ostatnie lata, i powiedziała, że trzeba zgłosić tę sprawę na policję. Po zaginięciu Lynette w 1982 sprawa utknęła w martwym punkcie. Istniały dowody poszlakowe na to, że to Chris Dawson zabił swoją żonę. Ale było ich za mało, aby mężczyzna mógł zostać aresztowany. Dopiero po wielu latach, kiedy Jacy zgłosiła się na policję, nowe dowody pozwoliły wznowić śledztwo. Musiało minąć jeszcze wiele lat, aby Chris mógł zostać oskarżony. W 2001 roku śledczy mieli pewne dowody. Jak powiedzieli, dowody wskazują na to, że Linnett została zabita przez osobę, którą znała. Chris miał zostać aresztowany w 2001 roku, ale ostatecznie orzeczono, że nie zgromadzono wystarczających dowodów na aresztowanie mężczyzny. Kolejną próbę podjęto w 2003, bezskutecznie. Chris Dawson został aresztowany w 2018 roku. 36 lat po tym, jak jego żona zaginęła. Był już wtedy z trzecią żoną, która pracowała gdzieś w szkole. Jego najmłodsza córka, Kristen, była już dorosła. Mężczyzna został zwolniony za kaucję w 2019 roku. Nie przyznał się do popełnienia zabójstwa. W 2020 roku miał odbyć się proces i Chris oprócz tego, że został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia, czyli zabójstwo planowane, został oskarżony o stosunek z osobą małoletnią. Odnosiło się to do relacji, którą nawiązał z J.C., jeszcze kiedy pracował jako nauczyciel. Za ten drugi zarzut groziło mu od 10 do 17 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna zatrudnił dobrych prawników i argumentował, że upłynęło zbyt wiele lat i te zarzuty uległy przedawnieniu. Tak nie było. Jednak proces został odroczony, ponieważ obrona twierdziła, że ta sprawa jest zbyt medialna, zyskała zbyt duży rozgłos i ława przysięgłych. Mogłaby być stronnicza. W maju 2022 roku zorganizowano proces, w którym nie brała udziału ława przysięgłych, właśnie ze względu na możliwą stronniczość. Prokuratura argumentowała, że Chris postanowił pozbyć się swojej żony, aby skupić się na związku z JC. Postrzegał Linet jako przeszkodę w osiągnięciu celu. Obrona utrzymywała, że Linet tak naprawdę wyjechała, dołączyła do sekty, Zamieszkała w innej części Australii, a wszystko po to, aby rozpocząć nowe życie. Obrona powołała świadków, którzy twierdzili, że widzieli Linet w połowie 1982 roku pół roku po tym, jak zaginęła. Jedna z pielęgniarek pracująca przy tym kąpielisku w Sydney twierdziła, że widziała, jak Linet pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Nie udało się jednak potwierdzić tej informacji. Wydaje się to mało prawdopodobne. Jak to możliwe, że Linet pracowałaby w szpitalu niedaleko miejsca zamieszkania i nikt ze znajomych nie rozpoznałby jej? Patrząc na wszystkie zgromadzone dowody oraz zarzuty, trudno było udowodnić winę Krisa z kilku powodów, między innymi dlatego, że było mało dowodów. W latach osiemdziesiątych nie było telefonów komórkowych, było znacznie mniej kamer, więc Linet nie została nigdzie zauważona. To pozostawało pole do spekulacji. I przede wszystkim nie znaleziono ciała, a to znacznie utrudniało sprawę, ponieważ wciąż istniała mała szansa, że Linet może nadal żyć. Prokuratura ujawniła, że podejrzewano, że po zabójstwie Linet, Chris ukrył szczątki żony pod basenem w ogrodzie. Chris po sprzedaniu domu w 1985 roku przyjeżdżał do ludzi, którzy kupili ten dom i interesował się, co będą robić. Wiedział, że chcieli wprowadzić jakieś zmiany przy basenie, pytał, gdzie zamierzają kopać i według słów właścicieli domu, wydawał się zestresowany. Podejrzewa się, że Chris zabrał szczątki żony pod nieobecność nowych właścicieli i wyrzucił je do oceanu. Więc prawdopodobieństwo, że ktoś się kiedyś znajdzie, jest bardzo małe. W sierpniu 2022 roku sędzia uznał Chrisa Dawsona za winnego ponad wszelką wątpliwość. Powiedział, że Chris chciał pozbyć się swojej żony, aby być z nastoletnią kochanką. Lynette zmarła 8 stycznia wieczorem lub następnego dnia rano, 9. Mężczyzna prawdopodobnie dosypał jej czegoś do drinka, bo kiedy kobieta rozmawiała 8 stycznia z matką wieczorem, Brzmiała, jakby była oszołomiona. W grudniu 2022 roku ogłoszono wyrok. Chris został skazany na 24 lata więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 18 latach. Córki Chanel oraz Sheryn utrzymują kontakt z ojcem. Przez dłuższy czas wierzyły, że jest niewinny. Ich dzieciństwo było zaburzone. Chris. Wmawiał im, że Linet była ich przyszywaną matką, a prawdziwą była JC. Jedna z córek wciąż wierzy, że ojciec jest niewinny, natomiast ta druga jest po stronie rodziny Linet. O tej sprawie w 2018 roku pojawił się rozbudowany podcast, przez co ta sprawa zyskała bardzo duży rozgłos. Podcast będzie podlinkowany w opisie. Jeśli ktoś ma okazję go przesłuchać, to oczywiście można. Ja słuchałam tylko kawałek pierwszego i kawałek drugiego odcinka, więc nie jestem w stanie polecić tego podcastu. Szukając informacji na temat tej sprawy w internecie, w większości artykułów znajdzie się imię i nazwisko Linet Dawson, czyli to nazwisko, które Linet przejęła po ślubie. Natomiast rodzina w wywiadach prosiła o to, aby, mówiąc o Linet, używać jej panieńskiego nazwiska czyli Sims. Stąd taki tytuł tego podcastu. Jest to forma szacunku wobec rodziny Linet, jak i samej bohaterki tego podcastu. To w ramach krótkiego wyjaśnienia na sam koniec. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie: czy Chris słusznie został uznany za winnego? Początkowo ten podcast nie miał być długi, ale pojawia się tutaj tyle elementów przed zniknięciem, jak i po zniknięciu Linet, że trzeba było o tym wszystkim wspomnieć. Dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali tego podcastu do końca. Jeśli macie ochotę, to możecie zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, będzie mi bardzo miło. No i cóż, z mojej strony to wszystko. My słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.